Cześć, ja nazywam się Maciek Sobol i prowadzę bloga narower.com, a w tym filmie pokażę Ci, jak ustawić hamulce typu V-break. Czy gdy zaciśniesz hamulec, to widzisz, że pracuje tylko jedno ramię? Słyszysz i widzisz, że hamulec ociera około? Wyregulowanie hamulca zajmie Ci około minutę. Zresztą patrz. Odepnij fajkę hamulca oraz odkręć śrubkę trzymającą linkę. Następnie poluzuj klocki za pomocą imbusa. Przyłóż je tak, aby równo przylegały do całej powierzchni obręczy. Zwróć uwagę, by klocki nie ocierały o oponę. Ustaw je o jakiś milimetr poniżej krawędzi obręczy od strony opony. Załóż fajkę i dociśnij dłonią oba klocki do obręczy. I mocno pociągnij za linkę hamulcową. Przewlecz linkę przez śrubkę. Teraz delikatnie rozewrzyj szczęki, aby klocki odsunęły się od obręczy około 1-2 mm i zakręć mocno śrubkę trzymającą linkę. Jeśli jeden z klocków dalej trzyma się obręczy, to znaczy, że trzeba jeszcze ustawić hamulec. Widzisz tę małą śrubkę przy ocierającej szczęce? Dokręcaj ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara po 1/4 obrotu oraz luzuj śrubkę po przeciwnej stronie też o 1/4 obrotu. Zaciśnij hamulec i powtarzaj w zasadzie, aż zadziała. A zadziała. No, to teraz daj suba i obczaj inne filmy, w którym pomagam rowerzystom z różnymi problemami. Jeżeli nie masz spinki, będziesz musiał się posłużyć skuwaczem. Ją się montuje na kierownicę, przepraszam, ją się montuje tuż koło kierownicy na ramę, w związku z tym mamy dostęp do wszystkich bardzo potrzebnych na szybko rzeczy. W pierwszej kolejności oczywiście musimy odkręcić pedały. Drugą wkładamy bliżej szprychy, ponieważ ją zahaczymy.